Cześć, witajcie! W kolejnym odcinku serii Let's Play Gothic na paczce modyfikacji Mroczne Tajemnice. Także jak wiecie, jednak nie da się dostać do starej kopalni bez interwencji, że tak powiem, tutaj. To znaczy musimy porobić parę questów i dostać się do kopalni, a teraz co musimy zrobić, żeby tam się dostać? Aha, przebranie kopacza potrzebujemy. Czyli pogadajmy z wszystkimi ludźmi, może coś nam powiedzą. Pablo, co masz do powiedzenia? Co robisz? A na co ci to wygląda? Na spacerowanie? Patroluję obóz, pilnuję porządku i takie tam duperele. Dlaczego nosisz pancerz strażnika ze starego obozu? A co to za pytanie? Noszę ten pancerz, bo jestem strażnikiem ze starego obozu. Więc informujesz Gomeza o wszystkim, co tutaj się dzieje. Jak się coś dzieje, to tak. Oczywiście nie informuję Gomeza o wszystkim. O niektórych rzeczach magnaci ze starego obozu wiedzieć nie muszą. Zresztą, Gomeza gówno obchodzi, co się tutaj dzieje. Dopóki dostaje rudę, wszystko jest w porządku. Jak leci? Jak krew z nosa. Czyli do dupy. Dobra, Pablo, nic ciekawego do powiedzenia nie miał. Może w sumie pokręcimy się dookoła kopaczy? Witaj! O, Borys. Daj mi coś do zjedzenia, proszę! Od kilku dni nic nie jadłem. Dlaczego? Przecież codziennie widzę, jak kucharz gotuje dla was zupę. Człowieku, tego co on robi nie da się w ogóle jeść. Aż tak źle gotuje? Źle, to było powiedziane. Ten dureń wrzuca do garnka trawę i ludzkie mięso. Jeden z kopaczy kiedyś poskarżył się Kazmirowi, że kucharz przez 3 dni nic nie ugotował. Gdy kucharz się o tym dowiedział, najpierw zabił tego kopacza, a potem wrzucił go do garnka i ugotował. Jasne. Skoro mi nie wierzysz, to zajrzyj do garnka. Pływają tam ludzkie kości. Musisz powiedzieć Kazmirowi, co on wyprawia. Tajman został zabity? Tylko co ja będę z tego miał? Nie mogę zaoferować ci zbyt wiele, ale mam bryłkę rudy. Subcio. Bryłkę rudy, to możesz sobie co najwyżej wsadzić tam, gdzie lubisz. No cóż, gdy będzie nowy kucharz, będziesz dostawał dobre jedzenie. Zastanowię się nad tym. To widzę. Aha, zapomniałem. O, to jak będzie? Dostanę coś do jedzenia? A dam mu smażone mięso. Weź to smażone mięso. Smażone mięso? Nie wiem, jak ci się odpłacę. Mam mnóstwo smażonego mięsa, także mogę sobie pozwolić na taką, no nie wiem, darczyństwo takie z mojej strony, darczyństwa, jakkolwiek to nie brzmi. Dobra, tu jest Borys, ale tylko Borys tu jest? Borys, przepraszam, nie Borys. Kopacz, kopacz, Mark, kopacz. A tamten pewnie też kopacz, ale myślałem, że jakiś ufoludek. Marku, pogadajmy. Aha, z Markiem nie pogadam. Tam nie wejdę, bo ten mi zaraz... A tu, z nimi, strażnik świątyni Gornandrak. Cześć, dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Dobra, tego się już nie pytajmy, bo to w sumie nie ma na razie sensu. Corin. A w tle słyszycie to świadną muzyczkę, która została zaimplementowana w grę na potrzebę właśnie moda. Nie wiem, możecie sobie posłuchać w tle, jak będę gadał z ludźmi. Tam szczegół mej mocy. No Corinie, nie pa tego zioła, tylko gadaj ze mną. A ty chuju wredny. To mam cię w dupie. Dobra, lecę może. Pablo, z nim gadałem. O, dopiero. Kim jest? Nadzieję płomienną mam w sercu. Jestem najpotężniejszym wojownikiem całej kolonii. Bo mnie Corin nie pokonamy. Albo nie zwyciężony. Całkiem niedawno pokonałem Arcę. Ten idiota nas wyczuje. Oczywiście.
Wspaniały wojowniku, wierzę w każde twoje słowo. No i słusznie, wyglądasz na dość bystrego. Tak poza tym, to nie jesteśmy na ty. Jestem wspaniałym wojownikiem, więc okaż się należy. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jak od tego bagiennego ziela wszystko ci się poplątało. Wierzę, że jak ty się do mnie wracasz? Jeszcze jeden taki wybryk, inaczej pogadamy. Głos harfy jesteś nadaje żałotny. Jej czci godny dom, jeszcze jedno takie słowo, cię zabije. Nie mam czasu na takie pierdoły. Kapłanki głos, gdy rosa opada. A spróbujmy może go sprowokować każdego i pobić gnoja, zarąbać mu najwspanialszym miecz na świecie, bo w końcu jest najwspanialszym wojownikiem, co nie? Dobra, masz tu ognia, stary? Masz, pojaraj sobie, chodź. Spalę, kurde, tą pochodnią. O, masz, kurde, łeb ci się pali. Normalny Ghost Rider, kurde, chyba zrobię z tego miniaturkę. Ej, czekaj, czekaj. O. Prawdę poznamy przyszłości swej ślad, czy tylko. A nie, bo ja zmieniłem, kurde, czy nie robię teraz miniaturki? A, walić to. Bynajmniej... No, nie mogę z nim gadać. Myślałem, że będę mógł z nim fajnie porozmawiać. Tam szczegół mej mocy przed każdym. Tu w tawernie mamy grajka. Pogadać z nim możemy? Chyba nie. Verdon. Tylko w pamięci mej wciąż będzie tkwić szum drzew, ptaków, śpiew życia nie. Nadzieję płomienną mam w sercu swym, by ujrzeć awalon przez mnie. A właściwie to prawie najlepszy. Mogę ci w czymś pomóc? Nabierz więcej doświadczenia. Dobra, czyli będziemy musieli chyba dostać się do jakiejś partii, że tak powiem, żeby z nim móc jego questy wykonać. Dobra, siekasz, z nim gadaliśmy Tyria. Możemy z nią gadać? Chyba nie. Orlan. Orlan? Czy to ten Orlan z Gothica 2? No zobaczymy. Ale bardzo podobnie. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Kim jest? Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Wyglądasz jak straż. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. I zaraz nie wolno ci ze mną rozmawiać. Popłaci. Tylko jasne? Teraz tak. Mogę kupić coś do picia? Ależ oczywiście, że nie. Szkoda porządek alkoholu. Dla takich darmo zjadów jak ty. Lepiej wypij własne szczyny. No chyba nie jest miły ten Orlan. A w Gothicu 2 to trochę inny, kurde. Ale to przekonacie się w swoim czasie. Teraz zajmijmy się przechodzeniem Gothica 1 i tych całych mrocznych tajemnic. Słyszałem, że się lubią bugować te tajemnice, więc przepraszam, jeśli nie przejdę ich, nie wiem, bo nie będzie mi gra na to pozwalała. A tak może być. Kurde, i co, ja teraz nic tu nie zrobię w tym obozie bez kurde, do tego zasranego tej zbroi kopacza, czy tam przebranie kopacza, bo to w sumie nie można nazwać zbroją. Zapiszę sobie, to jest chyba arena. Ciekawe. Bard. O nie, tylko się uczyć. Jestem fechmistrzem w szkole wojowników. A konkretnie? Uczę ich, jak machać dwuręcznym orężem. Dobra, nie chcę machać dwuręcznym orężem. Strzelnik zbrojowni. Mogę go jakoś zbyć? Może sobie wezmę jakieś zbroje. Pilnuję, aby znaczy, nikt broni. Nie wchodził do zbrojowni. Tylko ja i nasz przywódca mamy klucze do tych drzwi. Zresztą, dlaczego ja ci to w ogóle mówię? A może dałbyś się przekupić? Spadaj stąd śmieciu, bo zawołam chłopaku. No dobra. Dobrze, już dobrze. Po co ten hałas? Zapomnij o propozycji. No, w sumie głupio zaproponowałem mu tą... a tu co tam jest? Katapulta, lol? Co to za rzeczy takie? Co to jakiś mag jest? Ojej. Gardar. Kojarzy mi się ten ryj. Kim jesteś? A co, wyglądam na owce? Czy do tej cholernej kolonii trafiają tylko sami głupcy? Jesteś magiem, tak? Cóż za śmiała konkluzja. A jak na to wpadłeś? Poznałeś po szacie, czy po praktykowaniu magii? A może poznam jej inteligencji wpisanym na mojej twarzy? Dobra, nie przemęczaj się. Czego ode mnie chcesz? Ja? A widzisz tu gdzieś jakiegoś innego durnia, który nawet nie wie, po co zawraca komuś innemu dupę? No dobra, nie martw się tak, bo wyglądasz wtedy jeszcze gorzej niż normalnie. Skoro już tu przylazłeś, to może coś dla ciebie znajdę. Nie wiem, fajny czy mag, jestem fajny zainteresowany.
Nie przepadam za magami z przerośniętym ego. A jednak nie jesteś idiotą. Tym lepiej. Miałem cię wysłać do nowego obozu, żebyś przekazał magom wody pewien list. Po otrzymaniu tego pergaminu pewnie zamroziliby cię i upiekli żywcem, no. Ale może rzeczywiście na coś się przydasz. Widzisz tą katapultę? No, trudno jej nie zauważyć. Te, celna uwaga. Duże to cholerstwo mi wyszło. Niespełna tydzień temu z asystentem testowaliśmy mechanizm zapadkowy. Wszystko szło dobrze, gdy nagle mechanizm szlak trafił. Jak złomnie wystrzelił. Pocisk trafił w karczmę siekacza. Nikt co prawda nie zginął, ale jedna ściana poszła w rozsypkę. Siekacz wpadł tu z chęcią zabicia mnie. Na jego szczęście wpadł tutaj Kazimir i nas rozdzielił. Od tamtej pory nasze relacje są... gówniane. Nie dziwię się. Kilka dni później naprawialiśmy mechanizm i wypróbowaliśmy katapultę ponownie. Niestety mechanizm znów się zepsuł, a ja ze złości zabiłem mojego asystenta, który go zaprojektował. Nienawidzę partactwa. Katapulta nie działała, ale zdołałem wystrzelić pocisk i chyba ustawiłem dobre koordynaty. I tu w moich planach podboju świata pojawiasz się ty. Katapultą cały świat? A czemu nie? Chyba każdy chce, co nie? Dobra, ale przejdźmy do meryterium. Wybierzesz się na wycieczkę na terytorium morgu. Gdzie? Na terytorium morgu. No wiesz, tam skąd nikt nie wraca. Uroczy zakon. Sam raz na odnalezienie miejsca, w którym znajduje się teraz mój pocisk. Mam tam pójść, żeby odszukać jakiś cholerny pocisk? Poszukaj sobie innego frajera. No właśnie, tu jest problem. Bo z niewiadomych mi względów nikt nie chce tam pójść. Nie zupełnie chodzi mi o pocisk. Tylko raczej to, co jego uderzenie spowodowało lub odkryło. W miejscu uderzenia powinien powstać krater. Albo odsłonięte wejście do jaskini. Taką przynajmniej mam nadzieję. Pójdziesz tam i przyniesiesz mi coś, co zwróci twoją uwagę. Ale co konkretnie? Wątrobę orka? Szynkę strola? Rajtuzy goblina? Bardzo śmieszne. Coś, co nie będzie pasowało do wystroju tej jaskini. Jestem pewien, że znajdziesz coś takiego. No nie wiem. To dość niebezpieczne zadanie. A co ja będę z tego miał? Jak to co? Sławę, bogactwo i moją wdzięczność. Może jakieś konkrety? Dobra, podaruję ci pewien potężny artefakt. I może dorzucę jeszcze jakąś runę lub miecz. Może być? Zobaczę, jak znajdę to coś. To pomyślny chłop. I nie zapomnij wrócić do mnie, jak już coś znajdziesz. Aha, i weź ten telefon. Będzie szybciej. O, ślicznie. Otrzymaliśmy kamień teleportacyjny. Ło, dobra. Czyli możemy teraz się szybciej przemieszczać. W sumie dobrze, że tu poszedłem. Jak też widzicie, trochę ta rozmowa zleciała, znaczy trochę trwała, bo tak gadał i w sumie przestać nie mógł. I skaczemy! W sumie... Przecież mogę użyć tego cheata. Dobra, muszę mieć... Właśnie... Kto tu jest? Robert? Co tu powiesz? Jak tam na służbie? A co cię to obchodzi? Spadaj chłystku, bo zasłaniasz mi widok na szubienicę. No, chyba nie lubi. Mogę wejść? Gówno mi obchodzi, co zrobisz. Rób co chcesz. Możesz nawet nadziać się na własny miecz. Po co tu stoisz, skoro i tak każdego wpuszczasz? Ty naprawdę chcesz mnie wnerwić? Może dam ci w mordę, to wtedy przestaniesz szczerzyć zęby. Nie musisz się aż tak wysilać. Idę dalej. Nie tak szybko, Łajzo. Odpowiem ci na pytania po swojemu. No super. Nigdy więcej tego nie próbuj! O Jezu, kiedy ostatnio zapisałem? No nie mogę tak tracić rurek bez sensu. Cholera, zobaczymy gdzie ostatni jest zapis, no bo... 600 bryłek? A kurde, ta modyfikacja jest masakryczna, no. Każdy tu chce komuś wpierdolić. Dobra, jako że jesteśmy w miarę blisko, to pozwolę sobie przeklikać całą tą rozmowę z magiem. Kim jesteś? Dobra. Wszystko na speedzie. Jak najmniej... Dobra. Wszystko jest zrobione. No to nie trwało mniej niż
więcej niż pół minuty na pewno, więc nie ma takiej tragedii. Wcześniej jak ta rozmowa trwała, kurde, 3 minuty na spokojnie, patrząc, to ta trwa o wiele, 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 wiele mniej. Dobra, to co, musimy zrobić strój kopacza, który zyskamy w starym obozie. Teoretycznie, a coś... Ten nagrobek pulsuje dziwną energią. Dobra, walić ten nagrobek. Póki co przynajmniej. I zobaczmy, ile ja mam w ogóle rudy. Bo to jest bardzo ważna informacja. 1700, 1017, 1170, przepraszam, jej. To chwilę inaczej mówię. Najpierw może sobie pójdę do obozu przemytników, tam gdzie Diego mi kazał. Aha, ale to jest na bagnie. Także trochę... Dwa dni minęły, a ja nadal nie widzę obiecanych pi. O cholera. Jak myślisz? Co teraz powinienem zrobić? Daj mi jeszcze kilka dni, to na pewno... Wiesz co? Zawiodłem się na tobie. Nie jesteś moim przyjacielem. Mam nadzieję, że nie pobijesz. O nie! Mam cię w dupie. Nie dogonisz mnie! Haha. Wrócę i cię wpierdzielę. A może bym go spróbował pokonać? Co myślicie? Zapiszę sobie ładnie. Dobędę broni. Cholera. I go nie pokonam. Ale wiecie co? Może się pomęczę poza nagraniem, także poczekajcie chwilę i zaraz was wracam. Okej, doszedłem do starego obozu. W sumie pomyślałem, że... O, może wezmę broń, bo... Schowaj broń! Bez sensu z tą pochodnią latać. Kupię sobie... spodnie kopacza. Co by wyglądać jak kopacz, bo chyba o to chodzi, tak? Masz dla mnie jakąś zbroję? Nie mam. Jakiś czas temu zaginął mój dostawca spodnie dla kopacz. Jak to zaginął? Może marnie mu płaciłeś i zmienił odbiorcę? Raczej nie. Normalnie co 10 dni przychodził z nową dostawą spodni, ale od jakiegoś miesiąca go nie widziałem. Jeżeli znajdziesz dla mnie jakiegoś krawca, byłbym ci bardzo wdzięczny. A niech to szlak. Nie masz jakiejś innej zbroi? Podnie kopacza jakoś mi nie leżą. Mam jedną zbroję, ale ona nie jest na sprzedaż. Chociaż wszystko jest kwestią ceny. Ile chcesz za tą zbroję? To moja pierwsza zbroja. Znalazłem ją zanim zostałem cieniem. Miał ją na sobie jakiś martwy człowiek w jaskini pełnej goblinów. Przeżyłem wtedy koszmar. Goblinów były setki, a ja byłem sam. Jasne, jasne, a potem je wszystkie zabiłeś. Odbiło ci? Uciekłem wtedy do obozu. Gdy wróciłem tam następnego dnia, goblinów już nie było, a zbroja wciąż tam leżała. Interesująca opowieść. To ile chcesz za ten pancerz? 1100 byłek rudy. Akurat nie stać. Skórzana zbroja na posrał ich. Jasne, że tego nie kupię. Dobra, no to... A i może znajdziemy tego szewca Fiska? Cholera. No i myślałem, że to będzie prostsze zadanie, a tu się okazuje, że tak trzeba kurde jakiegoś szewca jeszcze znaleźć. Tu pogrzali w tym modzie ostro, widzę ładnie. Dobra, w każdym bądź razie nie róbmy na razie takiej misji ze spodniami. Może w przyszłości gdzieś trafimy na jakiegoś jegomościa, który by zechciał być szewcem. W sumie ktoś tu nie miał co robić, chyba nie. Dobra, także widzimy się w obozie przemytników, czy też kogoś tam, gdzie musimy iść do tego bynajmniej, bo tam właśnie w tym momencie idę. Okej, powoli zbliżamy się do obozu przemytników, także pozwoliłem sobie wznowić nagrywanie i tu widzimy dziki, ciekawe czy... O, jednak dziki to był zły pomysł, żeby atakować chyba. Tak. Dobra, także wczytamy sobie gierkę już wczoraj. Dojdziemy do obozu przemytników i zwrócimy pieniądze Diego, znaczy... pieniądze Diego do przemytników, które on im rzekomo kiedyś tam wisiał. Znaczy nie rzekomo, tylko na pewno, bo w końcu nie oddawałby pieniędzy za byle co. Ciekawe, co on tam przemycał dla nich. Co oni przemycali dla niego. Dobra, lecimy w taką trochę dziwną lokalizacją, bo jesteśmy bliżej obozu sekt, tylko że jeszcze w innym tam miejscu. Ojej, chyba tak, wilki za mną. Mam nadzieję, że mnie nie atakują. Ojej, tu są wilki znowu, Boże. Wszędzie wilki. Tu cieniostwór, nie. Tylko nie cieniostwór, czy tam cieniostwór. Oj. Cholera. W normalnie lat się chyba stał jeszcze bardziej niebezpieczny, odkąd go pamiętam. Z Gothica 1.
Nawet w dwójce wydawał się bezpieczniejszy. Dobra, teraz... O, nie mogę się obracać, coś mnie goni. Coś mnie goni! YOLO! Coś przestało mnie gonić, uff, to dobrze. Wystarczyło skoczyć, tu ja sobie najlepiej zapiszę, bo kurde... Jakbym znowu miał tu zginąć... I lecieć do tamtego, tego speedruna walić jak wcześniej... A w sumie wilka... Wilka na dwa strzały pójdę. Pachnę. O, proszę bardzo, tu kolejny wilk. Chodź tu. O nie, wilk nie też ma na dwa strzały. I fucking bug. Fucking bugged. Ten zasrany bug z kurde... Z, nie wiem, zamrażającym się przyciskiem czy coś, kurde, że nie mogę nim ruszyć. Dobra, wiecie co, mam w dupie te wilki. Póki co... O Boże, też leci cała trójca tych zajebistych wilków. O, ciekać pedały. Chcecie samca, to sobie dorwijcie innego. O nie, biegnie tam ten kutas chyba. YOLO! I tu już nie dosięgniesz. I tak właśnie w takim kurde stylu dobiegliśmy do obozu przemytników. Tak, bardzo przypomina ten obóz piratów na Wiarkendarze z dwójki. Ale to jeszcze trochę, ten jakiś biały wilk, cholera. Mam nadzieję, że mi nic nie zrobią złego. Czego tu szukasz, Buczęgo? I lepiej, żebyś miał dobry pół. Przysyła mnie Diego. Mam dla niego odebrać jakąś przesyłkę. Nic więcej nie wiem. Trzeba było tak od razu mówić. Jak masz odebrać coś za Diego, to idź do Trwina. On jest naszym kwatermistrzem. Tylko żeby cię rączki nie świeżmiły. Jak zobaczysz, że coś kradniesz, to obetnę ci wszystkie pięć członków. Jasne? Jak słońce. Jak słoneczko. Teraz pozasłaniasz mi widok. Idź pogadać z Trwiny. I lepiej, żebyś nic nie kombinował. Aha, jak już tu jesteś, to zagadaj też do Angara. On ci powie, o co chodzi. Angar, to nie jest core Angar. Tu tyle rzeczy, kurde, chciałoby się wziąć, co nie? Ale ten wszystko na wszystko patrzy, hehe. Ciekawe, co jest z tym tego białego wieka. Puszę go kruszek, okej. Puszę go kruszek, nie no, gratuluję, kurde... No właśnie. Twórczości, tak się nazywa. Podobno... Czego chcesz? Nie widzisz, że mam pełne ręce roboty? Słyszałem od Korta, że masz jakiś problem. Może mógłbym okazać się pomocny. A może i mógłbyś. Tangur zjechał mnie za to, że się nie wyrabiał z wykowaniem mieczy. Ochrzonił też Monka i kazał mu ostrzyć to, co robię. Zbliża się czas kolejnej dostawy, a my nie mamy jeszcze gotowych mieczy dla tych cholernych bandytów. Ale najgorsze jest to, że brakuje mi stali. Posłuchaj uważnie. Potrzebuję 40 stalowych prętów na nowe głownie do mieczy. Sam nie mam czasu zatem latać po kolonii, bo akurat jestem zawalony robotą. A poza tym, w starym obozie i tak nikt mi nic nie sprzeda. Gomez i ta jego banda paprańców niezbyt za nami przepadają. Dlatego potrzebuję kogoś, kto ruszy tyłek i pogania za tą stal. Więc co ty na to? Jasne, jak słońce. A to ja będę tego miał. Mogę dać ci magiczny pierścień, który znalazłem kiedyś w ruinach orkowej świątyni na kontynencie. W końcu mówisz coś do rzeczy. Jak mówiłem wcześniej, potrzebuję 40 prętów. To całkiem sporo. Gdzie ja znajdę tyle stali? To już twoje zmartwienie. Pokręć się po kolonii. Huno w starym obozie na pewno ma jakieś na sprzedaż. Popytaj też Kowala w bractwie. Weź te rudy, bo stal jest w cenie. Więcej nie dostaniesz, bo Tangor zabrał moją działkę za to, że tak guzdram się z tymi mieczami. Jak wykuję te cholerne miecze, to może oddam moją część ludzi, a wtedy pokryję twoje straty i być może dorzuca coś ekstra. A teraz spadaj, bo muszę brać się do pracy. Dobra, dostaliśmy hajsiwo od Ankara. Ankar, Monk. A może Monk ma coś do pokonania? To jest ostrze, cholera. Może mógłby mnie ukraść, ale nie, boję się. Wiadro wody, nie chcę wiadra wody. Miecz młot kowalski, mocne piwo. Oho, piwerko. Monk, dawaj Monk, chodźcie, gdzie tu jesteś? Monk, Monk, kurde. Dobra, Monk, gadam z tobą. Witam, jestem tu nowy i... Spierdolę. Gówno mnie obchodzi, co tu robisz i kim jesteś? Byłem blisko. Skoro tak, to ja już sobie pójdę. Nie tak szybko. Jak już jesteś, to mam dla ciebie pewne zadanko. Patrzysz i mnie słucha? Sprawa jest dość delikatna, a ja nie chcę, żeby któryś z chłopaków się o tym dowiedział. Nadążasz? Na razie tak. To dobrze. Ty chcesz pogadać z Hangorem, a ja chcę coś odzyskać. Ty pomożesz mi, a ja w zamian pogadam z Hangorem. W porządku. Co mam zrobić? Ja też wolę konkrety.
Odnajdziesz Gilberta, dokopać ze starego obozu. Ten gnojek wisi mi kasę za pewną przysługę. Odbierzesz od niego moją należność, 500 bryłek. Ale zrób to po cichu, nie chcę mieć na głowie bandy strażników. I tak te szmaty ze starego obozu za nami nie przepadają. Dobra, zobaczę co da się zrobić. Bez Rudy nie wracaj, a teraz spadaj, bo muszę ostrzyć te pieprzone miecze. Dobra, czyli Gilbert jest takim fajnym ziomeczkiem. A to co za fajne bronie? A, takie fajne, że nie można ich dotknąć nawet. Gilbert jest takim fajnym, ukrywającym się ziomeczkiem, z tego co pamiętam. Jeśli to jest on, to ja wiem gdzie go szukać. Ale to będzie w kolejnym odcinku, a nie teraz jeszcze. Piwo, kurde, chciałoby się wziąć to piwo, wszystko tu chce się brać, ale za to mogą łapy skrócić. Tangor, chodź tu, Tangorze. Co masz do przekazania? Dlaczego marnotrawisz mój cenny czas, chłoptasiu? Myślałem... Gówno mnie obchodzi, to też chodzi ci po głowie. Jeżeli otwierasz dziób w mojej obecności, to albo masz bardzo ważki powód, albo jesteś skończonym kretynem. Diego. Słyszałem, że to ty tutaj dowodzisz i chciałem... Posłuchaj mnie, gnojku. Mam dzisiaj dzień dobroci dla błaznów, więc tym razem nie obiję ci pyska. Ale jeżeli jeszcze raz będziesz mi przeszkadzał bez powodu, to nabiję twój pusty łeb na maszt tego cholernego wraku. A teraz spadaj i ciesz się życiem. Dobra, czyli chyba nie z nim trzeba pogadać. A, Sewriny mieliśmy pogadać, ale spaliłem. Miód pitny, kurde, wszystko jest na wierzchu. A zapewne jakbym coś wziął, to już bym był martwy. Także nie biorę nic. Sewrin, ty jesteś Sewrin. Wygląda jak, kurde... Witaj. Chyba jesteś tu nowy, bo jeszcze cię nie widziałem. A ja znam wszystkich mieszkańców kolonii. Tak, przybyłem tu całkiem niedawno. I bynajmniej nie z własnej woli. To tak jak my wszyscy. No, może prócz Gomeza. Bo on dopiero tutaj poczuł, że żyje. Powiedz się. Chyba nie za bardzo przepadasz za tym Gomezem. Diego powiedział mi, że on tutaj rządzi. Znasz Diego? To już coś. A co do tego gnojka, Gomeza, z zaszczepioną megalomanią, to i owszem. Wolałbym oglądać jego wykrzywioną mordę pod moim butem. Poza tym, tutaj rządzimy my, a w szczególności Tango. I lepiej o tym nie zapominać. Ale chyba zbytnio odbiegliśmy od tematu. Co cię tutaj sprowadza? I dlaczego zadajesz tyle pytań? Przysyła mnie Diego. Mam odebrać dla niego jakąś przesyłkę. Dał mi tę mapę. Pokaż ją. Cholera. A mówiłem mu, żeby nikomu jej nie dawał. Musiał mieć w tym jakiś ukryty cel. Diego to szczwany Luis. Musiałeś zrobić na nim naprawdę dobre wrażenie. Zresztą, nieważne. Mapę zabieram, bo tobie już się nie przyda. A nie chciałbym, żeby wpadła w niepowołane ręce. A wracając do tej przysyłki, to i owszem, mam dla Diego małą paczuszkę, ale nic za darmo. To będzie cię kosztowało 300 bryłek ryby. Ale dał mi Diego, i nie albo pamiętam. Albo płacisz teraz, albo już tu więcej nie wracaj. Diego i tak na to odebrał dawno temu. No i o to chodziło. Z rączki do rączki. Mam nadzieję, że się nie pomyliłeś. Nie chciałbym oddać Diego czegoś... nieoczekiwanego. Bez obaw, chłopcze. Diego jest kimś więcej niż tylko stałym klientem. Oszukać Diego... to tak jak próbować oszukać śmierć. Widzę, że masz głowę na karty. Diego jak zwykle mądrze wybrał kuriera. Dobra, czyli to by było na tyle w tym odcinku. W następnym pójdziemy sobie do Diego i właśnie odbierzemy, czy przekażemy mu to, co otrzymaliśmy od niego. A co tu jest? Jeszcze tak z ciekawości? Wnętrzności pozaczę, myślałem, że jakiś fajny pancerz. Dobra, i tak jak mówiłem, do Diego pójdziemy w następnym odcinku i porobimy parę innych rzeczy w następnym odcinku. Także dzięki za obejrzenie i trzymajcie się, strzałeczka.